Moi drodzy, natrafiliśmy na cosplay Caitlyn, znaczy wiadomo, Caitlyn kiedy Palasite. Nie chcę się przedstawić niestety, nie chcę mi zdradzić swojego pięknego imienia, no i trudno. Moi drodzy, powiedz nam, ile robiłaś sam cosplay? Miesiąc mi to zajęło. Okej, a z przerwami czy bez? No z przerwami, codziennie, na tym nie będę ślęczyć. Okej, dobra. Już raz przeprowadzałem wywiad, ale pytania powtórzę, także no sorry bardzo. Wy nie słyszeliście. Okej, z tego co się dowiedziałem, największy problem był z samą bronią. Tak, największy. Okej, z racji czego? Trzeba było wycinać masę solną. Zastygała chyba z 5 dni i to tylko jedna strona, więc trochę kłopotu z nią było. Jeszcze to pomalować. Rozumiem. Dobra, skąd pomysł na Caitlyn? Bo ona jest taka władcza, ma władzę nad mężczyznami i się nie daje. Aha, okej, dlatego może można tłumaczyć to, że jest moim mainem. Okej, wcześniej powiedziałeś, że kapelusz jest zrobiony z bibuły, tak? No, z bibuły też. Okej, i dobra, co jeszcze w nim jest? Materiał tej, z tej sukienki. Okej. Wstążka i tektura. Okej, dobra. Coś jeszcze o swoim stroju, nie wiem? Buty lubię. Wcześniej wspomniała, że nie ma na sobie bielizny. No, potwierdzasz tą informację? Nie powiem tak i nie powiem nie. Znaczy ja widzę tutaj ramionczka, także no, no można by spekulować. Może to dla zmyłki. Okej, dobra, no, uznajmy, że jest to dla zmyłki, bo stwierdziła wcześniej, że ma na sobie sam strój bez bielizny. No, nie wiem czy potwierdzone info czy nie, no warto by było zawsze sprawdzić, prawda? Nie, może nie. No, może jednak tak. No może nie? No okej, dobra, nie będziemy tutaj dyskutować, to faceci mają władzę na tym świecie. Nie, kobiety. Kobiety? Kobiety. Caitlyn. Tak. Caitlyn kiedy Palasite. Tak. Tak. to jest na tej zasadzie, okej. Dobra, chcesz coś powiedzieć? Masz swój fanpage, coś takiego? Nie, nie mam. Nie masz, a powiedz mi dlaczego cosplay akurat? Bo lubię się przebierać. Okej, jakieś fajna bielizna, tak? Mówisz, że lubisz się przebierać, tak? Może. Może, aha, nie chcesz mi zdradzić tego sekretu. Nie. Dlaczego? Ja bym chciał taki cosplay na przykład zobaczyć, w fajnej bieliźnie, takiej czerwonej, seksownej. A czemu akurat czerwona? Bo czerwona akurat tak pobudza facetów, to jest z badań wynika to. To mają problem. Dlaczego? Znaczy ja bym chciał zobaczyć, nie, ja bym im nie pokazał, nie, ja tak prywatnie. Nie. A też się nie zgadzasz. Nie. Dlaczego? Bo ja jestem kobietą. No dobrze, masz chłopaka? Nie. No właśnie, no to dlaczego się nie zgadzasz? A dlaczego mam się zgodzić? Znaczy, no to jest tak, no nie wiem, no pytam po prostu, dlaczego nie chcesz się zgodzić? Znaczy, nie pyta się pytaniem na pytanie, znaczy nie odpowiada się pytaniem na pytanie. Ja odpowiadam. Dlaczego? Czemu dlaczego? No właśnie. No właśnie, odpowiedz mi dlaczego? Bo tak. Okej, dobra. Czyli nie chcesz się skosplayować za jakieś fajne wdzianko, coś takiego? Nie. A czy zrobisz cosplay z dekoltem w przyszłości? Czy planujesz? Nie wiem, czy w ogóle gdzieś jeszcze pojadę. Dlaczego? Do mnie pojedziesz. Dlaczego nie? Bo za daleko. A skąd wiesz, gdzie mieszkam? No nie kojarzysz mnie raczej. No nie. No właśnie. Znam, a powinna. Znam pseudonim, bo... Tak? Bo moi kuzyni bardzo często coś tam o tobie gadają. To znaczy? Nie? Pseudonim jaki? No... A? A? Dzisiaj? Coś takiego? No, Dzisiaj. No, Dzisiaj, dobra. No, okej, dobra, no. Podoba ci się? Może być. No, już mamy plusa, dobra, no, okej, no. Kontynuuj. Dobra, jest dobrze, jest okej. Tak. Aha, czyli nie chcesz więcej powiedzieć, okej. Dlaczego nie planujesz cosplay w przyszłości? Wychodzi ci to świetnie, naprawdę. Nie mówię, no, Caitlyn jest naprawdę zajebistą postacią i cosplay wyszedł ci świetnie. Nie mówię, że nie planuję, tylko nie jestem pewna. Dlaczego? Dla mnie tego nie zrobisz. A jakbym cię poprosił? Jakbym ci... No dobra, no to głupia zawsze mi zapłacił. Wiesz, i chodziłabyś i tam mówiła o moim kanale, że coś takiego, abyś miała gdzieś tam... Pieniądze to nie wszystko. No, mój urok osobisty. Dodatkowo. Urok mówisz? No, a dobra, że mam sobie iść, tak? Mówisz, że nie mam. Nie mówię, że nie mówię, że tak. Aha, okej, dobra. Czyli nie wykluczasz tego, iż jestem przystojny. Ja nic już nie mówię. Chcesz skończyć wywiad? To skończ. Tak, okej, dobra. Więc była ze mną Caitlyn, moi drodzy, dziękujemy wam bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa. Pa.